nową Toyotą Hilux. Wypożyczyliśmy ją w Radebeulu. Miała być wersja ogór, jest wersja wypas. Skóra, automat i wszystko, co tylko można do tego samochodu upchnąć. Pierwsze wrażenia. Skacze. Miejsca mało. Bo my jesteśmy dudzi. To była moja żona, jakbyście się nie zdążyli zorientować. Z tyłu siedzi syn. Będę robił filmik, jak fotelik wygląda w Hiluxie. To jest trasa rowerowa? Nie, no ale kurczę, każda wiocha 30. Tutaj kurczę, 4 konie mechaniczne starczą, żeby się poruszać po tej okolicy. O staczku można. Staczku. Szulwek tutaj też jest powolutku. Samochód ma fajną opcję rozpoznawania znaków. Pokazuje na zegarach, jaka jest prędkość. Bardzo dobre. Tak, to jest dobre, ale skrzynia ci chyba chodzi coś słabo. Zdarzają się szarpnięcia na skrzyni. Samochód ma 4,5 tysiąca km przejechane, więc to jest auto, które jeszcze dobrze nie jest dotarte. Więc albo jest to specyfika skrzyni, albo po prostu tak, ja mam zaczuły tyłek. Albo po prostu auto testowe tak ma, a inne nie mają. Może po prostu za mocno dożynane. I dla ciebie to już jest wycie, a to tutaj to jest normalne. Tak. Mi się wydaje, że ty naciskasz na gaz. No naciskam, tylko że samochód jeszcze pan potrzebuje czasu, żeby tak jak do ja tej często. Prędkości dojechać. Tak jak ja często z moją nogą przytupnę. No. Tylko że w benzynie to troszkę ciszej jest. To jest diesel. Uważaj. To jest diesel. No i właśnie. I tu, żeby jechać, to się naciska. Uważaj. Ja nie lubię to. O, nie lubię takich przyspieszeń. No i ty hałasuje. Bo to diesel. Bo to diesel, już to powiedziałeś kilka razy. Benzyna jest dużo, dużo cichsza. To jest czterocylindrowy diesel. No i on ma swój... Bo pracuje charakterystycznie, no trzeba się do tego przyzwyczaić. Żeby pracował fajnie, to musi mieć 6 cylindrów. A nie 4. Aha, czyli za mało cylindrów do takiej... Do brzmienia. Do brzmienia. Bo on mocy ma. To ma 180 koni. Mhm. Mocy ma. Mhm. Bezkluczykowo. Tu jest kluczyk i dokumenty. No wiadomo, jak każdy wynajęty, prawda? Nie, no ale tu jest kluczyk. Aha, to nie jest... Nie tak trzeba wkładać ani nic. Aha. Samochód się sam otwiera, sam zamyka. Aha. Taką żonę też byś chciał. Bezkluczykową, tak? Nie, ja chciałbym pilota do żony. Żeby mógł nacisnąć cisza i głośno, tak? Żona bezkulczykowa. Chyba bezkolczykowa. Też może być. Moja Brokwic. 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 Cały czas 30. I tutaj... bardzo dobrze. O, i cię wyprzedzają. I widzisz, ty przepisowy. Jadę dychę za szybko. No, to on 15. Jak się jedzie taką prędkością, no to spalanie jest większe. Mniejsze. Mniejsze? Mniejsze? Tu masz na ekranie, ile pali w tej chwili. To jest 10 litrów. No to jest pasek... patrz, a cały czas sądziłam, że kiedy jedziesz szybciej, to spalasz mniej. No zobacz, no dodam gazu, zobacz, jakie spalanie idzie chwilowo. A, no, nie rób tego, nie rób. Tego. To po prostu moja niewiedza. No. A fajny domek. Kościół? Feuerwehr auto! Feuerwehr! O, pojechało. Ijo. To wiesz. Ale mówię, że będą hejty przez te nasze głupie gadanie, przez to, że mało teorii, mało wiedzy. Do wiedzy dojdziemy, jak i się mało, zatrzymam. I mało informacji i będą po tobie jeździć. Że wklejasz jakieś głupoty. Nie. Chcę sprawdzić przyspieszenie. Nie. Zielone. Ale sprawdzasz. Ale to w tym wieku to już takie opóźnienie. Bardzo głośno. Silnik bardzo głośno.
zamek Meissen. Kajas mieszka tu niedaleko. Typ, typ, typ. Typ, typ, typ. Zapraszamy, jak będziecie zwiedzać Meissen. Mój mąż to samotnik, ale ja bardzo lubię towarzystwo. No to zaczynamy krótki filmik na temat Toyoty Hilux, rocznik 2019, najnowszy model. Tu z tyłu mój syn i moja żona testują pakę. A tu mój syn testuje wnętrze najnowszego Hiluxa. Plastik, którym wyłożona jest paka, jest wyposażeniem dodatkowym. Otwieranie bezdotykowe, a trzeba dotykać. Zamknięte, otwarte. Teraz spróbuję wejść, zobaczymy, jak mu to pójdzie. I co teraz? I co teraz? Oj! Oj, no my mamy suwane drzwi w aucie, więc to dla niego dziwne, że z tyłu. Ciężko chodzą drzwi, więc... Oj, oj, no bo to auto dla prawdziwych mężczyzn. Wnętrze Toyoty Hilux. W moim przypadku to naprawdę lux. Miejsce pasażera. I tak wygląda tylnie siedzenie z fotelikiem Isofix. Dla dwulatka. Tak wygląda 1,87 m siedzące z przodu, co ja ciekawię. Siedzenie na maksa w dół i na maksa do tyłu. Teraz usiądę sam za samym sobą. Nóg za siedzenie nie dam rady włożyć. Głową dotykam sufitu. Raczej kanapa dla dziecka niż dla dorosłego człowieka. Już.